Cześć, jestem Magda z bloga Wnętrza z Zewnętrza. Witam Was w pierwszym październikowym odcinku mojego vloga. Zaczął się październik, więc zaczęły się też zimne dni, a to oznacza, że już wkrótce nadejdzie zima. Muszę Wam przyznać, że bardzo nie lubię zimy, nie znoszę jak jest zimno, gdy trzeba ubierać się w milion warstw przed wyjściem z domu, a przede wszystkim nie znoszę, jak szybko robi się ciemno. Jemy śniadanie, jeszcze jest ciemno. Jemy obiad, już jest ciemno. To jest tak fatalna sprawa. Grudzień, pomimo Bożego Narodzenia, właśnie przez te bardzo krótkie dni, jest fatalnym miesiącem. I mówię to, mimo że mam w grudniu urodziny. Żeby była jasność, nie ma żadnych przekrętów. Naprawdę szczerze nie lubię zimy, nie lubię jak jest zimno. I dzisiaj też nagrywam już po zmroku, mimo że jest dopiero październik i te dni jeszcze nie są aż tak tragiczne. Nie wyrobiłam się. Nie wyrobiłam się. Jest już ciemno. Ale w związku z tym, że idzie zima, trzeba się zaopatrzyć w nowe ubrania wierzchnie na zimę. My mamy z poprzednich sezonów, nie wymieniamy płaszczy co roku, ale Elena urodziła się rok temu i przez rok troszeczkę urosła, w związku z czym kupiliśmy jej płaszczyk. Taki szary, z futerkiem i do tego różowa kominiarka z uszkami różowa. Strasznie słodkie są te stroje dla dzieci, prawda? Dajcie znać, czy Wam się podoba. Marcina ubieraliśmy głównie w kombinezony, jak był małym. No a z Leną postanowiliśmy zaszaleć. Nie obyło się też ostatnio bez zakupów dla domu. Byliśmy w Ikei, no i w Ikei zazwyczaj zawsze się coś kupuje. Jak już jest, to się kupuje. Nie wiem, czy też tak macie, ale nam bardzo rzadko zdarza się wyjść z Ikei bez zakupów. Tym razem kupiliśmy szklanki. Pokażę. Takie szklanki. Po złoty 50 chyba w tej chwili można je kupić, gdyż jest to już końcówka kolekcji, niestety. Były też niebieskie, niebieskich już u nas w Ikei nie mam, zostały tylko takie. Za to pojawiły się nowe kolory. Pojawił się taki limonkowy, taki zielonkawy i pojawił się intensywny niebieski, taki mocny, turkusowy chyba. Aż tak mi się nie podobają jak te wcześniejsze, dlatego dokupiliśmy sobie trochę tych starych, niższym ceniem. I chcieliśmy też sobie dokupić kubki. Kubki chyba z kolekcji Pokal. Takie wysokie, bardzo popularne w różnych knajpkach. Też Wam pokażę. O takie. Proste, wysokie, w różnych kolorach. My mamy biały, różowy i kremowy. I niestety jeden z dwóch różowych nam się obił. Nie stłukł, ale obił, już z niego nie korzystamy. Chcieliśmy dokupić więcej i nie ma. Nie ma, na stronie jeszcze są, w sklepach nie ma, w wielu sklepach nie ma i obawiam się, że może już nie być. Niestety. Kolekcje Wika wycofują się tak nagle, zawsze bardzo mnie to boli, gdyż odkładam zakupy na później, 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 a potem już nie ma. Już ostatnio chcieliśmy kupić kółkę do pokoju dzieci na ścianę, na książki. Taką jak mają dziewczyny z Rumor. I nie ma. Nie ma. Na stronie jeszcze jest, a w sklepach już nie ma. Tylko z całej Polski chyba tylko w Łodzi jeszcze są dostępne. W sklepie i koniec. No, nie będę jechała z Warszawy do Łodzi, tylko po półkę. Mogłabym teoretycznie kupić drożej na Allegro, jeszcze są. Ale też wolałabym zobaczyć przed zakupem, niż w ciemno się decydować. To jest super wiki, że można wszystko zobaczyć, się jeszcze zastanowić. No ale jak nie mam, to nie mam. Nie będzie półki. Trudno. Nie ma, to nie mam. Szkoda. Z nowości w naszym domu, to jeszcze mamy lampę nową nad stołem. Ja wiem, że nad stołem co rusz coś się zmienia. I możliwe, że jeszcze się znowu zmieni. Na razie wisi nowa lampa, taka szklana, no nie powiem, że witrażowa, no bo wszystkie szyby są przeźroczyste, nie są kolorowe, więc nie wiem, czy można to nazwać witrażem. Ale na pewno wiecie, o czym mówię,
gdyż ostatnio te lampy zaczęły się pojawiać w wielu miejscach w internecie. My mamy lampę od sklepu festlampy.pl i są to lampy ręcznie robione, polski produkt. Bardzo mi się ta lampa podoba. W środku w tej chwili wisi żarówka Edisona. Żarówka też bardzo popularna, pewnie wiecie o czym mówię. Takie pręciki pozwijane w środku, bardzo dekoracyjnie to wygląda. Natomiast nie jestem pewna, czy aż tak dobrze sprawdza się nad stołem. Niby oświetlam, ja lubię mocniejsze światło, więc nie jestem w 100% usatysfakcjonowana, ale wiem, że niektórym to wystarcza, zwłaszcza jeżeli ktoś ma nad stołem dwie lampy, to już na pewno powinno być ok. No ja zastanawiam się, czy tej żarówki nie przywiesić gdzieś indziej, a w tym miejscu wkręcić coś innego, ale jeszcze zobaczymy. Na razie prezentuje się to tak, jak widzicie. Z samej lampy jestem bardzo zadowolona. Lampa jest piękna, jest takim dziełem sztuki sama w sobie. Natomiast nie jest też pozbawiona wad. Ale o tym napiszę więcej na blogu w przyszłym tygodniu pewnie. Mam też nowe notatniki. Takie. Z wyklejankami Wisławy Szymborskiej na okładce. Nie wiem, czy wiecie, ale Wisława Szymborska, poza tym, że pisała wiersze, to zajmowała się też bardziej sama dla siebie i dla znajomych takimi wyklejankami. Wycinała z gazet różne obrazki, literki i tworzyła z nich kolaże. Często takie z przymrużeniem oka. I w związku z tym, że pojawiła się nowa książka o poezji Wisławy Szymborskiej, Niepojęty przypadek, to zostały wydane też takie notatniki, które wyglądają jak książka, tylko w środku są zupełnie puste. Trochę strach w nich pisać, bo są takie ładne, a ja mam brzydki charakter pisma, ale uważam, że bardzo fajny pomysł. Ogólnie bardzo lubię, jak twórczość danej osoby jest prezentowana w nietypowy sposób. Jak Wisława Szymborska kojarzy się z poezją, więc wydawałoby się, że może można wydać tomik poezji i właściwie tyle, a okazuje się, że nie, że właściwie Wisława Szymborska może być jej twórczość na notatniku. Kto by na to wpadł normalnie? Tak, też obrazy nie muszą być jedynie obrazami, można je wykorzystać na porcelanie, też na zeszytach, na kubkach. W przeróżnej formie można nawet ubrania zrobić z obrazami. I uważam, że to jest super. Mi się to bardzo podoba. Niektórzy twierdzą, że wręcz przeciwnie, że to jest bez sensu, że jak to, że to odziera sztukę z godności, ale ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Jeżeli jedziemy na wakacje i robimy zdjęcia, to potem te zdjęcia z przyjemnością wywołamy i powiesimy na ścianie, mimo że zdjęcie to na pewno nie jest podróż, to jest tylko zdjęcie. Pchi, jakaś imitacja podróży? Po co nam zdjęcia z wakacji? Po co? No, jednak miło popatrzeć sobie na to zdjęcie i to zdjęcie nie zastąpi nam podróży. I nikt się nie łudzi, że tak będzie. A jednak chcemy mieć blisko, to się nam dobrze kojarzy. I tak samo jest ze sztuką. Fajnie mieć obraz, obrazy są super, ale fajnie też cieszyć się tymi obrazami w jakiejś innej formie. Czemu nie? Czemu? Otacza nas tak dużo tandety i bardzo kiepskich projektów, że każda forma promowania czegoś fajnego jest dobra. Tak uważam. Zamiast tandetnej grafiki zamówionej w Chinach, możemy na okładce wydrukować obraz polskiego malarza, obrazki przygotowane przez naszą noblistkę. Czemu z tego nie korzystać? Ja jestem za. Mam nadzieję, że wy też. To tyle na dzisiaj. W następnym odcinku opowiem wam o robieniu zdjęć mieszkania do ogłoszenia. Robiliśmy ostatnio zdjęcia w bardzo fajnym dwupokojowym mieszkaniu. Malutkim, 27-metrowym. Przygotowywaliśmy je do tych zdjęć również, żeby się fajnie prezentowało i podzielę się z wami wrażeniami. Mam nadzieję, że takie tematy też was interesują, tak samo jak mnie. Ja uwielbiam takie rzeczy. Może uda wam się dowiedzieć czegoś nowego, może nie, ale pokażę wam też to mieszkanie. Więc subskrybujcie mój kanał, lajki, kciuki w górę też są mile widziane, na pewno się nie obrażę.
Do zobaczenia.